stare fotografie się retuszowało, ale retuszowało się negatyw. Retuszowało się ołówkiem. Ołówkiem 2H, to znaczy twardym. Do pisania się to prawie nie nadawało, bo to był bardzo twardy ten sztyft był. I to ojciec papierem ściernym oczyszczać, żeby to było ostre. I tym ostrym był pulpit do retuszowania. Portret taki jak malarski, tylko przeźroczysty, to znaczy, że był statuł drewniany i było miejsce, gdzie się kładło klisze. A od spodu była lampa albo okno, jakieś źródło światła i retuszowało się te klisze. I to ojciec sam robił, ale wtedy, kiedy zaczął się zwiększać liczba tych fotografii do tej kenkarty, którą każdy musiał mieć, to te fotografie do kenkarty były retuszowane. I ponieważ tych zdjęć było dużo, bo to każdy musiał mieć, to wtedy ojciec zatrudnił jako retuszerkę taką młodą Żydówkę. Ja nie pamiętam ani jej nazwiska, ani jej imienia. Ona mieszkała w tej dzielnicy żydowskiej, ale miała arbeitskartę na zakład fotograficzny. Ponieważ ona była fachowiec od retuszowania, to dali jej prawo wchodzenia poza getto, to otwarte getto. I ona codziennie przychodziła tam na parę godzin i ona retuszowała wtedy te zdjęcia.